Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku i słuchajcie, dzisiaj, tak jak widzieliście po tytule, będziemy wydawać pieniądze. I skoro będziemy wydawać pieniądze, to oczywiście jest z nami również Dominika. Witam. A co ja mam do tego, że będziemy wydawać pieniądze? Nie wiem, no bo wiesz, to jakby... To miał być żarcik. To miał być żarcik, to po pierwsze, a po drugie, że wiesz, to nasze pieniądze trochę tak jakby, nie? No, więc słuchajcie, o co dokładnie chodzi? Mianowicie, może opowiem wam najpierw historię, o co chodzi i wtedy zrozumiecie wszystko, okej? Okay? Wczoraj rano, jak montowałem film, to zauważyłem, że Dilerek, mój kolega, ma streama. Streama, na którym, słuchajcie, gra w Minecrafta, ale my, jako donatorzy, widzowie, mogą dodać mu do gry różne fajne rzeczy. Więc wszedłem sobie, żeby zobaczyć, jak to działa, przetestować i słuchajcie, tak, dałem mu jakąś niewidkę, dostał niewidkę, słuchajcie. Dałem mu jakieś tam ulepszenie, że wyżej skakał i rzeczywiście to działało. No i generalnie próbowałem go zabić, powiem szczerze. Wydałem tak 100 zł. Nie udało mi się go zabić za 100 zł, więc wydałem kolejne 100 zł i zaspawnowałem mu Widera. Powiem wam szczerze, że mega dobrze się bawiłem wczoraj, więc z tego właśnie powodu pomyślałem, że nagram odcinek z tego i napisałem mu na sam koniec, kiedy wychodziłem ze streama, żeby jutro się odpalił, tylko że tym razem, żeby robił speedrun Minecrafta. Słuchajcie, ale to będzie dobre, ja już nie mogę doczekać, więc słuchajcie, na początek pokażę wam dokładnie, co my tutaj mamy. Czekajcie, niech zbuduje świat jeszcze. Co jest grane? Już coś się stało? Już ktoś dodaje donaty, słuchajcie, zobaczcie na to. Mamy różne rzeczy do wyboru i słuchajcie, jest tak, efekt potiona na przykład za 2 zł, czyli możemy mu dodać głód za 5 zł, możemy mu dodać obumieranie za 15 zł, nudności, regenerację, strzajcie. Możemy różne rzeczy mu pododawać do Minecrafta, na przykład możemy mu dać, żeby miał więcej życia w ogóle za 5 zł, ale oczywiście nie będziemy tego robić. Nie będziemy mu pomagać. Możemy mu usunąć przedmiot, losowy przedmiot za 2 zł, na przykład z ekwipunku, to będzie na pewno śmieszna opcja. Mamy coś takiego jak demolka, czyli możemy zespawnować TNT na nim. I zobaczcie, mamy różne poziomy, więc będziemy testować wszystkie poziomy prawdopodobnie. Mamy pioruna, który po prostu uderza piorunem w niego i tak dalej, możemy także, słuchajcie, spawnować różne moby i teleportować w losowe miejsce, to też jest mega zarąbistą opcją. Dobra, on robi już speedrun, tak? Tu śledzi. Dobra, zaczynamy już na starcie, żeby wiedział, że my jesteśmy tutaj, to co? Co mu dajemy? Na początek przywitamy się ładnie, dzień doberek. Co możemy mu zrobić? Może damy mu teleportowanie na sam start. Skoro jest w wiosce, to słuchajcie, a wioska jest przydatna, to może jak damy radę szybko w miarę to zrobić, to go teleportujemy gdzieś. I motyszko, okej, okay, dobra, dodaj się, boję się, co może być. Zipek, o nie, Zipek dzisiaj znowu jest! Zipek, słuchajcie, jest trolem! Dzień dobry, dobra. Oj, wczoraj miał, oj, miał słabo, to może naprawdę. Być, słuchaj, to może nie być kurczak, to może nie być kurczak. Słuchajcie, i teraz zobaczcie na to, on ma jeszcze chwilę spokoju. Dobra. I teraz, niespodzianka, okay, mamy laga. Uwaga. Źle zwiastuje, jak mamy laga. Yo, nie teleportował mnie! Ej, ale to jest zarobiste, lecimy z kolejnym, co teraz? Yo, jesteśmy na 100-tysięcznej kratce, jak ja mam w to wygrać? Dobra, co robimy? Dobra, teraz twoja kolej. Ale dajemy mu coś złego, czy dajemy mu teraz coś dobrego? Bo możemy też coś dobrego. Coś dobrego, tak? A później będziemy przeszkadzać. Dobra, zobaczmy, jak działa, słuchajcie, opcja spawnowania. Na samym początku króliczka mu zespawnujemy, który nic nie zmienia w sumie w grze, ani mu nie pomaga, ani nic, ale... Henryk, 5 złotych, dobra, Henryk, mam nadzieję, że mi pomogłeś, mordko. Mam nadzieję, że to nie jest jakiś troll, tylko to będzie jakiś żelazny golem, może to będzie żelazny golem. O, on chce żelaznego golema, pomagamy mu na samym początku? Dobra, możemy mu dać. Dawaj, pomóż. Dobra, więc dajemy mu żelaznego golema, będzie miał żelazo na samym początku, będzie mu troszeczkę przynajmniej łatwiej. O, yo, to królik Henryk, siema królik Henryk, nie wiem, czy cię mogę zabijać. Dobra, zostawmy królika, on nam się zrobił. Nawet... Dobra, lecimy, żelazny golem. Zipek, trzymaj mordo, dzięki Zipek za 5 ziko i... o nie, to będzie creeper pewnie. Czemu on myśli, że same złe rzeczy będę tobą? Cokolwiek Zipek zrobił, nie wierzę, że to będzie żelazny golem, którego będę mógł sobie sfarmić. O! O, to się zdziwisz, mordo! To się zdziwi, mówiłam ci, żebyś zrobił coś dobrego. 2, 1, o... Ej, to... Zipek jest po mojej stronie! Patrzcie na to! Nie jestem, oj, nie jestem, mordo! Moim celem jest, żeby cię zabić w tym speedrunie. Jak najwięcej czasu, najwięcej razy, żebyś nie przeszedł po prostu go. Na razie ci pomagam, na razie masz dobrze. No nie, no zabija golema Zipka, no co to ma być? Usunięcie losowego przedmiotu z ekwipunku. Może żelazo akurat mu usunie. Dobra, usuwamy przedmiot po prostu. I słuchajcie, później. Ja wam zaraz pokażę, co tam mamy dalej, bo mamy fajne jeszcze inne rzeczy, które będziemy mogli. Na przykład możemy zespawnować mu Widera za 100 zł, więc oglądajcie do końca, bo na pewno to zrobimy. Na pewno się pojawi. Na pewno się pojawi i to nie jeden. Zipek, 2 złote. On nie zniknie mi coś pewnie. On już wie. On dokładnie wie. On dzisiaj nie wiaderko. Oby wiaderko mu zniknęło.
Okej, dobra, ale nie. Ja tutaj, słuchajcie, muszę przyznać. Miałem przyznanie, jak Zipek wysłał mi donate, myślałem, że to będzie coś złego, a tu pyk. To coś zniknęło? Nie wiadomo. Nie wie co. No nie, okay. Nie wiadorko. Okay, dobra. Dobra, co możemy teraz mu zrobić, żeby wydać troszkę więcej, żeby coś się wydarzyło? Możemy mu walnąć, żeby miał lewitację. Dobra, walnijmy lewitację za 5 dyszek. Dawaj wiadro. Dawaj wiadro, mordo, o nie. I on, jeżeli zginie, to nie będzie miał żadnych itemów. Dlatego, że słuchajcie, on został teleportowany gdzieś zupełnie w randomowe miejsce, więc spawna ma z powrotem. Dwa wiadra, jakie wiadro? Dawaj wiadro, jakie wiadro? To jest 5 dych. Co jest. Co się dzieje, jak jest 5 dych? Ja nie wiem, co się dzieje, jak jest 5 dych. Czekajcie, bo teraz się boję. Ale on się wiadro, boi wiadro. Ciągle. Co się dzieje, jak jest 5 dych? Co się stało? Oh shit, lecimy przez 1,5 minuty do góry. Nie! Dobra, nara. Nara, lava pool. Lecimy przez 1,5 minuty do góry. 1,5 minuty do góry, ciekawe na jaki klocek on doleci. Dzięki, ale Zipek. Ale napisałem, że dawaj wiadro, za... więc ci pytanie, czy to zrobi, czy wpadnie do wody. Szukajmy pozytywów, szukajmy pozytywów. Tu jest wioska, dzięki temu, że lecimy w górę. No nie! Wiadro. Do wody, kurde, spadnie, no nie udało się, kurde. 1,5 minuty latania, biedny, ciekawe, co się doczeka. Teraz szukamy dalej, może znajdziemy portal opuszczony. Wraca do portalu, no dobra, dajemy mu troszeczkę czasu teraz, co? Może niech sobie pogra na spokojnie i niech pomyśli, że ma tutaj, wiecie, spokój i tak dalej, a my zaatakujemy w najgorszym momencie, jakim się da. Tak, on już sobie pomyśli, że sobie poszedłem. Tak, tak. Jakiś miła dobra, rzecz. Dobra, spada. To jest Jinziko. No niestety, był blisko wody, szkoda, szkoda. Dawaj, Doma, bo mam pomysł. Dawaj, mam pomysł, co zrobimy. Słuchaj, bo jestem ciekaw, tak się zastanawiałem, co możemy zrobić, co by było fajne do zobaczenia, nie? Po prostu. Co ty na to, żeby mu zespawnować z wszystkiego po troszku? Gasta mu zrób. Gasta? No, ja nie lubię gastu. Zróbmy mu dwa gasty. Tarczą. O, Blaze'a dostał! Ktoś mu zrobił Blaze'a! No nie, ktoś mu pomaga! Dzięki, Smolak za Blaze'a! Czemu wy mu pomagacie? Mamy mu przeszkadzać. Trolujemy go! Wleciał mój donate. Stary, dzięki Zipek z Nighta. Ale mam złe przeczucie. Ciekawe czemu? Jeżeli on zespawnował coś bardzo złego. Co to jest? Nie zdąży, nie zdąży, nie zdąży! Jedna sekunda. Gast! O nie! On zginie! On zginie! O! On zginie! O! On zginie! On zginie! Uciekaj, mordo! Ale teraz to nie wiem, czy tam radę cokolwiek wziąć. Ja nawet. Wczoraj zespawnowałem mu jednego, który się zrespił w ścianie. Jak teraz ja to. Czuję ten sam ból, co on czuje, jak się dwa zespawnował i musi je pokonać. Boże, nie dwa, za dużo wszystko na raz. Ej, aż się zacząłem stresować, kurde. Dobra, da sobie radę. Pokona gasty. Gasty nie są aż takie straszne. Wiecie, na razie 16 minut, a on nie zrobił jeszcze nawet teleportu do Netheru. Musimy mu pomóc, żeby poczuł, że nie jesteśmy tutaj tylko, żeby mu przeszkadzać. Endermany by się przydały, endermany by się przydały. Nie mam perełek, tylko nie za dużo endermanów. Tak. Zipek, co jest grane? Ona go, ktoś go teleportował? Teleportowałem się w swoje miejsce. O nie, on jest w wodzie! I wszystkie endermany zginą! Jestem w wodzie. Zniknął! Nie! Nie, kto to zrobił? Ktoś mnie strollował! Co jest? Co się stanie teraz? Nie, nie, dawaj do wyspy, dawaj do wyspy! Szybko, szybko, szybko! Dopłynie! Nie dopłynie! Nie jest tego, dopłynie tam! Ja uciekam, jesteśmy na jakiejś wyspie. Dopłynie! Jezus! Miliony endermanów! Okej, dobra, to... Mamy end. Ale jak one zaczęły teleportować się wszystkie endermanów. Słuchajcie. Ej, to było piękne. Natychmiastowe zdrowie, piątka. Pójdzie mu mega boostik. No, przyda mu się to wszystko, co dostanie teraz. Będzie miał 10 sekund na to, więc będzie musiał mega na szybko polecieć. 32 złote. Co to może być? On za każdym razem być? Się boi, mam wrażenie, że jak dostaje ode mnie tutaj, to jest... Za każdym razem właśnie widzę, że ma takie... Co to może być? On się w ogóle nie cieszy z tej kwoty, tylko on jest jeszcze przerażony tą kwotą. On w ogóle ma gdzieś, ile to jest kasy, tylko po prostu tak, piękne. 100 złotych, o nie, on jest jeszcze... Jo! Zipek dał mi życie, zdrowie, regenerację, wszystko? No 6 sekund! Dzięki, Zipek! Nie, to się skończy szybko! Ratujesz mi tyłek! Nie, skończyło się już, nie, co za waste! Jak, nie było warto! Jakaś dobra duszyczka wyśle dwa blazy, nie więcej. Dwa blazy powiedział, tak? Ja dobrze słyszałem, że chciał dwa blazy. To... Co jest grane? Co jest grane? 20. Nie! Nie 20 blazów! Nie 20 blazów, Zipek! Proszę cię, nie! O nie, o nie, o nie! Jak się przygotować? Jak się... Do wody! Do wody! Uciekaj do wody, uciekaj do wody!
Ale okay, to, jest hardcore. To jest hardcore! Słuchaj, to jest hardcore, jest, kurde, speedrun! W taki sposób, a nie normalny. Siekierka mi się skończy zaraz. Goddammit. O nie! 20 blazów! O nie, ale... Yo! Za dużo blazów! Nie do wody, bo znowu o nie! O nie! O nie! To widzicie? To widzicie? Ale patrz, ludzie piszą dobrze zipek. Co ja mam zrobić? Dobrze zipek. Co ja mam zrobić, widzowie? Ich za dużo jest! Kurde, jednego blaza gdybym zabił, to byłoby w ogóle... Ale to jest hardcore. Item. Nie! On zginie, on ma jedno serce. Okej, dobra, czekajcie, czekajcie! Co się dzieje? Nie to mogę, to jest... Obijmy je. Ja się mega dobrze bawię. Naprawdę dobrze się bawię. Mam nadzieję, że to powtórzymy. Słuchajcie, jeżeli chcecie więcej takich odcinków, to zostawiajcie łapy w górę. Naprawdę, powtórzymy to, jak tylko uda się. Karol stwierdzi, że to nie było zbyt straszne dla niego. Wszystko spoko chyba, nie? Odporność na ogień jest! Ej, zaraz. On nie będzie wiedział, co to będzie za stówę. Teraz, bo nic nie napisałem specjalnie. Zipek, 9 dych. Co znaczy 9 dych? Co znaczy 9 dych, Zipek? Czemu nie powiedziałeś nic? Co się spodoba? Ja wiem, że to będzie coś dobrego, bo Zipek, słuchajcie, raz coś dobrego, raz coś złego. A, tak, dokładnie. Przynajmniej zmienił podejście. Czekajcie, patrzmy, co się stanie. Ale on nie ma życia i tak. Wiesz, niespodzianka się stała. On dostał już. Stało? Nie widzi. Co się spawnowało? Co się stało? Czemu ja jeszcze nie wiem, on nie widzi. Aaa. Mam jakieś efekty dobre, ognioodporność. Okej, szybka akcja. Szybka akcja, jesteśmy odporni na ogień. To jest dobry moment, żeby pokonać te dziady. Patrzcie na to. Pyk. Nice, dobra. Nice, okay. Lecisz mordo. Tylko życie. Życie, osoba. Dajcie mu życie. Patrzcie na to. Lecisz mordo, dawaj. Dobrze. Jedziemy z tymi blazami, yo. Zipki blazy, umierajcie. Jest. Pyk, elegancko. Dobra, więc Dominika daje lewitację Karolowi teraz. Dawaj lecisz mordo, co znaczy? Dominika, co to znaczy? Dominika, jesteś trzecim największym. Dawaj lecisz mordo, co znaczy lecisz mordo? Będę leciał do góry? 30 zł, to może być coś, to mogą być różne rzeczy. Ciężko stwierdzić, co to będzie. No dawaj lecisz mordo, no. To co? Lecisz. No lecisz, to, no jak lecisz, to lecisz. Jeden. Tak, lecimy, ej, yo. Tak, lecimy, no. Dobrze. No lecisz mordo. My lecimy dalej. Mordo, no. Nie wiemy, znaczy, mam nadzieję, że do portalu. Zrób, mordo, klatkę na moby. Klatkę na moby? Okej. Okay. Co znaczy klatkę na moby? No, kurde. Czy jakiegoś dobrego mobka? Nagroda? No, żeby z dachem, żeby nie mogły wyjść. Zrób klatkę. OP klatkę, czekajcie. O! Patrzcie na tego kurczaka. O nie! Uciekł. Kurczak Zipek. Przesuń się. Kurczak Zipek. Pff. Hej, kurczak Zipek. Weź się przesuń. Zostaw mnie, ja chcę sobie spokojnie biegać. To jest poważny speedrun. O, i patrzcie. Ale patrzcie. Nie, no nie o to mi chodziło. Tu? Nie o to mi chodziło. Nie będzie kurczak. Nie, otworzy. Wyszedł. Nie, co zrobiłem, otworzyłem to. Co ja mam mu wiadomość, żeby wiedział co... Stop speedrun. Zrób klatkę 6x6 z wysokością 3. Zrób blazów. Zipek. 6x6 z wysokością 3. Okej, okay, dobra, w sumie by się przydało. Dobra, więc jest coś takiego, zrobimy jeszcze jedno do dołu. I słuchajcie, jeżeli to wyjdzie, to mamy prawdziwy progres. Nie, on czeka. Dobra, lecimy z tym tematem. Yo, Zipek, ale zeszlałeś, stary. 400 ponad, mordo. Jest kupa siana. Stawiam kebaba, jak się spotkamy. O, je, kepsi. Okej, dobra, 100 minut. O nie, dostał pierunę! Dobra, boję się. Słuchajcie. Skupcie się. O nie, mam mało życia! Teraz mam mało życia przez ten piorun. Czemu ja wody nie wlałem? Czekajcie, patrzcie na to. Jeżeli to się uda... Ale on ucieknął, Endermany. To będzie moja kopa. Ucieknął, Endermany. Okej. Okay. 100 minut to będzie bardzo dużo potworów. Enderman. Yo, ile ich tu jest! A gdzie są blazy? Rozlałem wodę. O nie! Nie, za dużo nie wyszło! Ich. Nie, nie! Nawet moja woda nie pomoże! O-o. Co się odwala? Nie wyszło! Nie! Nie! One uwięziły mnie! Ale ich jest! A one sobie wzięły pomysły! Nie! Nie wyszło! Nie wyszło! One uciekają z mojego ewakuacyjnego czegoś! Nie tak to miało wyjść! Przepraszam! Okej, one uciekły stamtąd. Łuk się przyda. Śnieżki, koks, mamy śnieżki, dobra. Oj, co robić, ludzie? Czat, co robić? Tu jest łóżko. Jak my mamy mu jeszcze? Oni rozwalili łóżko! Nie, on tu spał! Rozwali łóżko! Nie! Nie, myślałem, że zbiorę to łóżko! Nie! O nie.
piękna reakcja. Jaki biedny. O nie. A, ta wioska. Dobra, poszło. Yo, wyciała pod spód. Mamy. Mamy twierdzę. Znalazł twierdzę. Okej, okay, chodź do okay. Szybka akcja w takim razie. Słuchaj, musimy zrobić wiadro. Jak idziemy do Netheru, do Endu, musimy zrobić wiadro. Nie możemy iść do Netheru, do Endu bez wiadra. Zbierz to drewna. Stary, ty w Endzie i tak nie przeżyjesz. Nie ma szans. Wiadro ci nie pomoże. No, teraz słuchajcie, nie wysyłałem przez jakieś 20-30 minut nic zupełnie, więc on nie wie, że tak naprawdę tutaj jesteśmy i czyhamy na ten ostateczny moment. Znalazł. Dobra, słuchajcie, on wchodzi do Endu. I teraz na ten moment ma przygotowaną specjalną rzecz. Słuchajcie, z jednej strony jest mi trochę przykro go i w międzyczasie poczułem się troszkę źle, że tak mu przeszkadzaliśmy, ale z drugiej strony taki jest motyw odcinka, mamy mu nie pozwolić przejść, dlatego zrobię teraz coś, co sprawi, że już na pewno nie przejdzie nigdy tego świata. Także dobra, wysyłamy. Teraz przyknijmy to. Zrobić to? Wysłać mu? Zrobić. Dobra. Słuchajcie, no to teraz, sorry. Sorry Karol, ale to jest twój koniec, no. Zgrane. Nie mogę pozwolić ci przejść z tego run. Jak ty nie możesz pozwolić mi przejść? Stary! Myślałem, że po mojej stronie! Mówię, co jest grane? Donate 300 zł! Co to stanie? Co się stanie, jak... Co to znaczy donate 300 zł? Co to znaczy? Zipek, co to znaczy donate 300 zł? Co się stanie teraz? Niespodzianka! Jaka niespodzianka znaczy za złotych? Co się stanie? Zipek... Trzy zipki lidery! Co jest grane? Ci widery zespawnował, chłop! I te widery zabiją tego smoka! Może. Nie, nie zabiją. I może Zipek nam pomógł? Nie! Nie! Co się dzieje? Co się dzieje? Smoki trzy widery, ludzie! O, ja tego się nie widziałem. W Endzie smoki trzy widery! Co się tutaj dzieje? Ja nie wiem, dzieje? Na co patrzę, ja nie wiem, na co patrzę. Dobra, widzę od czego uciekam na pewno. Co jest grane? Przecież kula się mam bardziej bać. Liderów, smoka? Trzy zipki kontra smok! Okej, okay, dobra, u lidery mają więcej życia niż smok, z tego co ogarniam. Ej, nie! On ma tego nie przejść! Nie może tak być, że ja mu pomogłem jakkolwiek. Dobra, kurda, mnie na serduszko... Nie wierzę, trzy lidery... No nie, no! Zajmij zabił mnie Enderman! Let's go, Enderman! Rozwalamy! Dobra, rozwaliliśmy to. Zginiemy, bo nie miałem wiadra pod ręką. Ale zniszczyliśmy kolejny kryształ kresu, okej? Okay? Speedrun trwa. Speedrun! I nara! Oooo! Nie! Wiadro! Padałem to wiadro! Ale palną wiadro! O nie, itemy mnie spłynęło. Spłyną mój itemy. Są itemy. Lider jest pod nimi, on je pilnuje jak na złość. Uciekam od lidera. Lider jest gorszy od smoka, już to wiem. Dobra, mamy. Nie jest lekko, widzowie, nie jest. Dostaj, od liderów dostaję. Dorwał się do nas. Jest! Dorwał się do nas, lider! Jest! Dostał! O nie! I na górze są itemy! Koniec! Która to wieżyczka? Koniec! Nie zrobisz tego! Która to wieżyczka? Nie wejdziesz, wodę zabrałeś. Czy to na was się dzieje? Poddaj się! Nie wiem, ludzie. To się nie da, no! No nie da się przejść nawet przez te szkielety. Nie, chrzanić to. Tak! Wyszedł! Poddał się! Dwie godziny. Jest! Jest! Udało się! Jest! Udało się, nie poddał się. Ale okay, się trzymał. Dostałem, dobra. No. Rzeczywiście, donate to w ogóle szalone były. Zipek to w ogóle odwalił. Wysoko rąk podnosi. 2 godziny, 21 minut. Zniszczyliśmy go! Oh. F. Na to czekaliśmy od 2 godzin. Ez. Dobra, słuchajcie, dziękuję wam bardzo za oglądanie dzisiejszego odcinka. Na szczęście nam się udało, ale już przez chwilę wątpiłem w to. Do zobaczenia tak, w następnych. Się nie poddawał. Łapy w górę, pamiętajcie, subskrypcję i na razie. Cześć. Podsumujmy sobie. Zipek wygrał. Widzowie wygrali. Zipek wygrał. Dziękuję Zipek za donaty. Dziękuję za te pieprzone blazy. I widery.
Yo, nie no, w ogóle dzięki wam wszystkim za obecność. I'm out. Ale slow run. No był to slow run.